Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj spiczę z porównaniem Motorola G8 Power kontra Oppo A52. W Oppo A52 mamy Snapdragon 665, 4 GB, w przypadku Motorola mamy identyczny zestaw, też Snapdragon 665, 4 GB pamięci RAM. Fony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Porównajmy, sprawdźmy, który działa szybciej, lepiej. Lepiej zarządza RAM-em. Lecimy, sprawdzimy to otwierając aplikacje oraz gry. Allegro. No i tutaj raczej Motka. AliExpress. Dla Oppo, Ceneo, Motorola, galerie, no widzieliście, bardziej ten jeden z prawej, HBO Go, Oppo, Ipla, no i Ipla dla Oppo również. Sama procki, a widzicie, jest różnica. I jedziemy dalej. Jak dojadę PL? Bra Motorola. Następnie mamy mapy. Oppo wygrywa. Player.pl. Też Oppo. Następnie mamy OLX-a. Dla Oppo. Następnie mamy pyszne.pl. Również Oppo. Glovo Pizza Portal. No, powiedzmy, bo niestety nie zainstalowałem tutaj, jeszcze nie było już Pizza Portal. Sklepy Play, zapomniałem zainstalować tego, ale widzicie, że znowu Oppo nam wygrywa. Spotify. Dla Oppo. TapTalk. Tym razem Motorola, TripAdvisor, Oppo, następnie mamy Twitter, Oppo, Uber, bardziej Motka dociągnęła wszystko szybciej. Wykop. Oppo. I mamy YouTube. Również dla Oppo. No, taka sama konfiguracja, ale Oppo wypada, mówiąc krótko, troszeczkę lepiej. Dobra, zobaczmy co z RAM-em, co będzie w RAM-ie. Oppo mają 4 GB, już widzimy. Allegro poza. AliExpress to samo. Ceneo poubijane. Galerie. Tak samo źle, HBO Go, widać, że to jest podobnie Ipla, poubijane i jak dojadę. Tak samo poza RAM-em mapy w Oppo w RAM-ie, czyli pierwsza rzecz w końcu, Player.pl ubity w obu, OLX to samo, pyszne poza pamięcią, te aplikacje, Glovo i tak dalej też, sklepy w końcu w RAM-ie, Spotify poubijane, TapTalk. Halo, tu, no w ramie, tu nie. Twittery ubite. TripAdvisory, Twitter jest w Oppo, tu nie ma w tym drugim. Uber poza ramem w obu przypadkach. Wykop w Oppo i YouTube. Ani jednym, ani drugim. Ale tutaj wypada lepiej zarządzanie ramem w Oppo. W Motka praktycznie po kolei prawie wszystko uwaliła. Dobra, teraz sprawdźmy jak będzie z grami. Lecimy. Asphalt 9. Czyli sprawdzimy jak szybko się otwierają, później co tam pozostanie w pamięci RAM, jak to z nimi będzie, zaraz się tego dowiemy. Na razie ciemno w obu smartfonach, ale Oppo wyrusza pierwsze i co będzie tak dalej, czy też nie, zaraz się tego dowiemy. Czekamy sobie, czekamy. No i w Oppo odpalone. No, powrót trwa trochę, Motorola. No dziwnie długo, można by to tak ująć, w końcu ogarnięte, ciach, czekajcie,
tu Asphalt 8. Czekamy. No i w opu. Szybciej. Tu sobie chciałbym coś dociągnąć. Nie chce mi się na to czekać. Następnie mamy Temple Run 2. Co ciekawe, to faktycznie oba smartfony z dużą baterią, chociaż ten ma w nazwie Power. Tak czysto teoretycznie. No i dobra, widać, że tym razem motka jest szybsza. To niech tak sobie zostanie. Subway Surfers. No i co? Który? Oppo. Pyk. Motka. Dopiero teraz Dead Trigger 2. Oppo. Asphalt Extreme. To wyjdzie. Wygrywa Oppo. No to coś. Nie będziemy czekać. Jedziemy dalej. Asphalt Extreme, następnie się Unkilled. Czy Motorola, czy Oppo? Tym razem Motorola. I ostatnie będzie PUBG Mobile. No i widać, troszkę chyba bardziej ten z prawej lepiej wypada. Jeszcze zobaczymy, jak będzie z RAM-em, ale sądząc po tym, że w grach, w aplikacjach wszystkie, bo telefony, wszystkie apki praktycznie poubijały, po parę zostawiło, no to tu myślę, że zbyt wielkiego szału nie będzie co się spodziewać. No ale poczekajmy, ocenimy, zobaczymy, jak to wyjdzie ostatecznie. Nic, brzmiało jak w milionerach. No ale jest Oppo. Oppo szybsze, już sobie je przerzucę tu. I czekamy tylko aż motka się, o, jeszcze coś dociąga, no dobra, to dlatego było wolniej. No ale cóż, czasami nie zawsze coś jest w miarę aktualnego. Dobra, to już olejmy, że tak się brzydko wyrażę. No i super, sprawdźmy tylko szybko, co jest w ramie. Motorola, odwracaj się. Asphalt tu poza, tutaj tak samo. Ciach. No nie, no wracaj. Halo. No to jest irytujące. Asphalt 8. Tak samo, jest jeszcze wolniej niż Oppo, który Oppo też muli pod tym względem, więc motka jest jeszcze gorsza. Mówiąc krótko, ten problem 2 poza ramem. Wracaj mi. Subway Surfers. No teoretycznie w Motorola. W ramie. A Dead Trigger 2. W Motorola w ramie. O, tu Motorola coś troszeczkę bardziej się postarała z pamięcią RAM. No to jest jedyna rzecz, która mi chwilowo chroni jakiś jej honor w tym teście. Dobra, następnie mamy Unkilled. No tutaj Motorola spoko, a Oppo no nie spoko. I mamy PUBG Mobile w obu w ramie. No tak wygląda porównanie tych smartfonów. Widzicie, no Motorola, mimo że to same podzespoły ma, wypada trochę gorzej, Oppo wypada lepiej, no ale nie super, ale porównujemy jeden do jednego. Trzeba powiedzieć, że ten tu wypada lepiej. Dobra, odnośnie jednego drugiego smartfonu, oczywiście macie porównania, możecie zobaczyć je z innymi smartfonami, jak sobie dają radę, dzwoneczki, subskrypcje, komentarze, łapki w górę, potrzeba, więc dawajcie, przydaje się. No i cóż, na dole linki do społeczności Patronite. Tyle. Motorola G8 Power Oppo A52. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!